Dzień dobry Państwu, nazywam się Jan Dziuban, jestem profesorem Politechnice Wrocławskiej, na której terytorium się właśnie znajdujemy. Powodem mojej wypowiedzi dla Państwa jest uroczysty dla nas dzień chrztu jachtu mechatronicznego, który został wytworzony przez połączone koła naukowe studentów Wydziału Elektroniki, Mikrosystemu i Fotoniki naszej Politechniki, jak również Wydziału Mechanicznego tejże uczelni. Studenci od podstaw, od szmaty, wiadra i emulsji zrealizowali jacht klasy Omega, który docelowo będzie wyposażony w kompletny system czujników i oplotu informatycznego umożliwiającego trenowanie w sposób świadomy i śledzenie pracy zarówno jednostki, jak i żeglarza. W związku z tym projekt ten jest realizowany wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego i przewidziany jest do późniejszej pracy badawczej. W ten sposób student przychodzący obowiązkowe kształcenie żeglarskie będzie obserwowany przez system informatyczny o zasięgu około 20 km. Wiele parametrów pracy jachtu, jak i pracy żeglarza będzie przetworzone do postaci informatycznej, w wyniku czego powstanie coś w rodzaju elektronicznego trenażera wspomagającego zarówno proces dydaktyczny, jak i proces badawczy w zakresie ergonomiki pracy żeglarza, wyduszenia z jachtu, czyli strojenia jednostki żaglowej dla danych warunków, a być może, jeśli wszystko dobrze pójdzie, stanie się to podstawą do pewnego powielenia komercyjnego w nowej inicjatywie firmie Sky Yacht, która być może niebawem będzie budować luksusowe jachty na terenie miasta Wrocławia.